Tigres Suwałki z Niszczury Szkół zakończyło się bezbramkowym remisem. Z nami trener gości Artur Januszewski. Panie trenerze, prosimy o ocenę tego spotkania. Mecz bardzo ciężki gatunkowo. Graliśmy o utrzymanie korespondencyjne. Pojedynki toczyliśmy z innymi zespołami. Dla nas wiadomo, wynik zwycięstwo dawał nam pewne utrzymanie. Remis dawał jakieś tam nadzieję, że będziemy robili dobrze w tabeli. Więc graliśmy tak, żebyśmy po prostu nie stracili bramkę. Były trudne momenty, również dobrze mogliśmy też strzelić bramkę przed pierwszą połową i w pierwszej połowie przed końcem ustawiłaby w jakiś tam sposób wynik meczu. Było ciężko, ale zespół obronił się w naszej sytuacji. Tutaj była pełna determinacja, zespół zagrał naprawdę z dużym charakterem, poświęceniem i ten punkt przypieczętował nasze utrzymanie. Pewnie wesoła droga powrotna, na miastkę słyszymy w szatni. I co dalej? Dzisiaj się cieszymy, a następnego tygodnia już zaczynamy powoli myśleć o następnym sezonie. Wiadomo, teraz musimy odreagować ten stres, który nam towarzyszył w Ligi Wiosennej, gdzie cały czas byliśmy w strefie niskiej, w pewnym momencie byliśmy na strefie spadkowej, więc to nie sprzyjało jak gdyby grze w piłce i w jakiś tam sposób sposobowi gry, tak, który determinowany był przez to, że cały czas jednak była ta presja w wyniku. Teraz trzeba po prostu w jakiś sposób odreagować, zregenerować organizm, spokojnie zacząć przygotowania do rundy jesiennej sezonowej. Serdecznie gratulujemy panie trenerze i dziękujemy. Dziękuję bardzo. Też chciałbym, żeby tutaj życzyć, żeby Suwałki sukcesem zakończyły grę w barażach, tak, żeby awansowały. Jest z nami trener Suwalski Widier, Dawid Szulczek. Panie trenerze, jak pan ocenia ten ostatni mecz sezonu? No na pewno chcieliśmy powalczyć o to trzecie miejsce, ale też wiem jak to działa i każdy już był też z takimi myślami przy tym meczu barażowym, chcieliśmy uniknąć kontuzji. No i priorytetem na to dzisiejsze spotkanie, takim in plus dla nas, było to, żeby powalczyć o pieniądze w Premier System, bo mieliśmy punktowo podobnie jak z Niczy Garbarnia i chcieliśmy te drużyny wyprzedzić, dlatego dzisiaj pełny mecz rozegrało, praktycznie pełny, bo Kacper Wełniek zszedł trochę wcześniej, ale sześciu naszych młodzieżowców i no i dali radę. Walczyliśmy dobrze, tak z samego takiego przebiegu gry. Myślę, że mieliśmy to spotkanie pod kontrolą. Ta nasza bolączka, czyli posłanie piłek w pole karne, mocno nam doskwiera w tym sezonie. Jeśli chodzi o takie nasze założenia, wiadomo, że mówiliśmy przed sezonem, że pewnie 20 zwycięstw dałoby awans. Dzisiaj już wiemy, że mogłoby tego awansu nie dać, mimo że wygralibyśmy 20 spotkań. Natomiast no samo to, że w tym ostatnim meczu zdobyliśmy jakieś punkty dodatkowe do Pro Junior i wyprzedziliśmy tych naszych rywali, a 200 czy 300 tysięcy, bo jeszcze nie wiem dokładnie jaka to będzie nagroda, to też na pewno dobry zastrzyk na przyszły sezon i te pieniądze zostaną dobrze spożytkowane. Na pewno cała ta runda była dla nas, sam początek był bardzo trudny. Trudne były te przygotowania i ten marzec też wynikowo był trudny i myślę, że to wtedy potraciliśmy te punkty, które nie pozwoliły nam do samego końca walczyć o awans bezpośredni. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że też brakowało nam prezesa Mazura, który był z nami tutaj na początku sezonu, z którym rozpoczynałem tutaj współpracę i wiadomo, że to jego doświadczenie, ta jego pomoc dużo nam dała na początku całego tego sezonu. I też to był dla nas taki cios, że nie może on tu być razem z nami. Mam nadzieję, że wróci do nas jak najszybciej. Jeśli chodzi o takie dodatkowe rzeczy, teraz wszystkie ręce na pokład, przed nami najważniejszy finał sezonu. Te baraże to też nagroda za cały sezon. Przypuszczam, że przed sezonem, gdybyśmy usiedli i zapytali, czy czwarte miejsce będzie nas satysfakcjonować, to myślę, że w klubie każdy by powiedział, że to jest wynik satysfakcjonujący. Dlatego na pewno z tego miejsca się cieszymy, aczkolwiek jest lekki niedosyt, bo mieliśmy apetyty rozbudzone po początku sezonu. We wtorek o 14:30 w Suwałkach pierwszy mecz barażowy z KKS-em Kalisz. Jaki jest pana stan posiadania przed tym meczem? Bo kibice widzieli. Problemy sygnalizował Hirek Zoł w bramce. Boisko opuścił Kacper Wełniak kulejąc. Tak, no teraz już nasze boisko wygląda coraz lepiej. Natomiast też w tej rundzie mieliśmy sporo problemów z tym, wiadomo jaka była zima. I musieliśmy to obciążenie inaczej dozować. Jeśli chodzi o Hirka Zocha, z Hirkiem jest wszystko ok. On po prostu nie trenował, bo był chory i przez cały tydzień nie trenował, a chcieliśmy, żeby miał przetarcie przed barażami, nic mu nie będzie. Myślę, że będzie do gry. Jak nie, to Janek Balawejder
też na Grudziądzu wszedł do bramki i wszystko było ok, obronił rzut karny, wybronił 100% sytuację, więc jeśli chodzi o bramkę, nie mam żadnych obaw. Jeśli chodzi o pozostałych, Elso Brito tak naprawdę był niepewny, zszedł z rozgrzewki z racji tego, że też miał długo uraz i jeżeli byłby w 100% gotowy, to chciał grać, no ale uznał razem z nami po rozmowie, że chyba lepiej, żeby jeszcze poczekać. Jeśli chodzi o Michała Żebrakowskiego, oszczędzamy go na ten pierwszy baraż. Też Michał był mocno pobijany po tych dwóch ostatnich spotkaniach i jednak zdecydowaliśmy się po rozgrzewce, żeby nie wychodził. I jeszcze krótko, jak zagrać z Kaliszem we wtorek, żeby pojechać jeszcze do Chojnic? No z Kaliszem trzeba zagrać tak, jak zagraliśmy w Kaliszu z nimi. Po pierwsze, musimy być zorganizowani w obronie. Wiemy, że to jest rywal, który gra na trójkę z tyłu, czyli podobnie do nas. Musimy potrafić wykorzystać fazy przejściowe i w ataku zadbać o dobre nasze rozstawienie. Przede wszystkim nasze dośrodkowania muszą być celniejsze. Nie mogą one wyglądać tak jak w kilku meczach tej rundy. Wolałbym, żeby wyglądały tak jak w spotkaniu z GKS-em Katowice. I na pewno musimy zadbać o to, żeby nie pozwolić się Kaliszowi rozpędzić i żeby Kalisz nie miał takiego momentu, kiedy złapie nas w polu karnym, mając kilka stałych fragmentów gry. Bo wiemy, jak w tym meczu domowym z Kaliszem, jak trudno nam było potem opuścić pole karne. Wiemy, że mają rozwój fizyczny zawodnik. Pana drużyna zasługuje, żeby awansować do pierwszej ligi? Tak, jestem przekonany, że zasługujemy na to.